Dzisiejszym gościem jest Dominika Żak, założycielka i prezeska marki Deezy, która od 18 lat stanowi jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najszybciej rozwijających się marek modowych w Polsce. Swoje produkty, takie jak obuwie, odzież i akcesoria damskie, sprzedają na platformach internetowych w 6 europejskich krajach. Produkty Deezy są też dostępne w sklepach grupy CCC, która w 2018 roku wykupiła 75% udziału w spółce. Dominika Żak zbudowała zaangażowaną społeczność i dociera do ponad 2 milionów obserwujących. W biznesie kieruje się twardymi danymi i analizami. Równocześnie bardzo ufa intuicji. Ogromną wagę przywiązuje także do dobrze dobranego zespołu. Z tej rozmowy dowiesz się, jaki jest cel budowania marki osobistej Dominiki w mediach społecznościowych. Jaki jest przepis na dobrze dobraną niszę? Jak budować zaangażowaną społeczność na Instagramie i nie tylko? Jak znaleźć tematy na wartościowe treści? Jakie to uczucie pojawić się na okładce Forbesa, na której to była Dominika? Serdecznie zapraszam. Sukces jest ważny, swój biznes jest ważny, ale pamiętaj o sobie, miej czas dla siebie też. I już te wartości, wartościowe treści, one wygrywają z próżnością. Masz tylko 15 minut na to, żeby odpowiedzieć na komentarz. Najważniejsze jest, wiesz, żeby wiedzieć, czego ludzie od ciebie oczekują i żeby im to dać. To jeżeli nie zasiejesz, to nie pozbierasz. I musisz zadbać o siebie, żebyś potrafiła zadbać o swoją firmę i o swoich ludzi. Nie bądź taką Zosią Samosią, bo to wcale nie jest dobre. Cześć Magdalena, witam wszystkich serdecznie, pozdrawiam prosto z Deezy. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, jest mi niezmiernie miło. Nam też. Otrzymałam bardzo dużo wiadomości, informacji. Magda, super, będzie Dominika, po prostu uwielbiamy ją. I jeszcze właśnie mówiły, bo zapowiadałam, że będę z Tobą rozmawiać, a z racji tego, że prowadzę też swój podcast, wiele osób lubi, jak zadaję pytania, mówi, to jak ją przepytasz, to po prostu będzie tym bardziej, jeszcze fajniej, jeszcze ciekawiej, więc bardzo się cieszę, że mamy też tą możliwość, bo Dominika, Ty jesteś kobietą biznesu, bizneswoman z potężnym doświadczeniem, z potężnym dorobkiem osiągnięć, bo stoi za Tobą olbrzymia marka, jesteś prezeską Deezy, która jest, wiesz, topową firmą w Polsce, gdzie wartość firmy ponad 100 milionów złotych, gdzie Ty jesteś jedną z niewielu kobiet w Polsce, która była na okładce Forbesa, a więc sama Twoja postać jest ogromnie inspirująca. I dla kobiet, które, wiesz, budują twardy biznes i mają zespoły i tym wszystkim zarządzają, i dla osób, które zaczynają swoją przygodę w mediach społecznościowych, bo Ty jako Dominika Żak z tym całym swoim dorobkiem zawodowym weszłaś w media społecznościowe, no i tam narobiłaś trochę zamieszania takiego pozytywnego, więc takie moje pierwsze pytanie w ogóle. Skąd taka intencja, jaki jest Twój cel, Twojej obecności w mediach społecznościowych? Możemy to zawęzić tylko do Instagrama, chociaż wiem, że to nie jest jedyna platforma, na której jesteś, ale właśnie, jaki jest Twój cel budowania Twojej marki osobistej w internecie? Wiesz co, Magda, to jest, zanim odpowiem na Twoje pytanie, ja bym chciała powiedzieć wprost, że ja nie zaczęłam dopiero teraz i moja przygoda z social mediami rozpoczęła się dokładnie w 2009 roku, kiedy założyłam Facebooka firmowego Deezy, a potem w 2012 roku założyłam również Instagram Deezy. No i co? I wszyscy znają mnie jako Deezy, a nie jako Dominika Żak, no bo przez wiele lat ja sama prowadziłam sociale Deezy, potem szkoliłam osoby od nas z teamów. No i co, i do tej pory, jakbyś poznała kogoś z teamu Deezy, to każdy ci powie, że to jest moja pasja i ja nawet przed sekundą wyszłam ze szkolenia kolejnego, bo szkolę te nasze dziewczyny. To jest moja ogromna pasja. Ja, jak czasami się śmieję, że złamałam algorytm Instagrama, ja go już łamię od 10 lat, bo już wiele razy były, wiesz, upadki, zwroty zasięgów i siedziałam tutaj
tutaj po nocach się zastanawiałam, co to zrobić, żeby powrócić do tych lepszych wyników. Natomiast jakoś z początkiem tego roku zaczęłam sobie tak myśleć, że tak długo robiłam to dla Dizzy tylko i wyłącznie i nikt nie wie, kto stoi za tym sukcesem Dizzy. I pomyślałam, że może warto, wiesz, bazując na tym doświadczeniu, o którym mówiłaś, bo faktycznie to już jest prawie 20 lat, właściwie 18, ale to się tak łatwiej mówi, że prawie 20 lat. Ja mam taką, wiesz, wewnętrzną potrzebę uczenia ludzi, może dlatego, że przed Dizzy byłam też nauczycielką i pomyślałam sobie, że no może warto pokazać, jak ja doszłam do tego miejsca, w którym jestem, bo faktycznie zaczynałam jako nauczycielka z zerowym biznesowym backgroundem, bo studiowałam filologię niemiecką. W rodzinie w ogóle nie mam biznesmenów, ani kobiet, ani mężczyzn. I wszystkiego nauczyłam się sama, zatrudniłam coraz więcej osób, zbudowałam wspaniałe teamy, które mi pozwoliły dojść do tych czarownych 100 milionów, 107 nawet, 107 milionów w ubiegłym roku. No i pomyślałam, że mając to doświadczenie i mając kompetencje, podzielę się tym już nie tylko tutaj w firmie z setką osób, ale przecież wiesz, no Polska jest wielka, moje ambicje są zresztą zawsze były takie bardziej globalne i zaczęłam prowadzić swoje konto na Instagramie właśnie, żeby uczyć, żeby pokazywać, jak w prosty w miarę sposób wpływać na te zasięgi. Ja ogólnie chcę opowiadać o budowaniu marki osobistej i w tym kierunku będę szła, więc nie będę się tylko koncentrować na Instagramie. No i wiesz, tak patrząc na trendy światowe, To po prostu tak już wygląda, że jest ogromna ilość takich osób, które stoją za marką, ja nie mówię, że tylko modową, ale ogólnie za marką, prezesi, założyciele i oni są bardzo aktywni w social media. I tak jak powiedziałaś, to Instagram to jest taka moja druga noga, ale ja jako prezeska, kobieta biznesu, prężnie działam na LinkedInie, zapraszam zresztą tam i tam podaję zupełnie inne treści, mówię takie mięcho biznesowe i pomyślałam sobie, że czemu nie, podążając za tymi, wiesz, światowymi trendami, gdzie ludzie po prostu bardziej wierzą takiej realnej osobie. Nie jest to podobane tak jak na profilu Dizzy, że masz produkt, 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 sprzedajemy, 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 aż nagle pokazałam ja siebie jako pani profesor z niemieckiego, że nagle wyszłam z tej strefy komfortu, rzuciłam szkołę, założyłam Dizzy, no i po 18 latach, bo umówmy się, to nie było tak od razu, zrobiłam te 107 milionów, nie mając praktycznie żadnej wiedzy, a to znaczy, że skoro mi się udało, to są naprawdę duże szanse, że uda się tobie, czy uda się dziewczynom, które nas w tej chwili oglądają. Tak jest i to jest bardzo inspirujące i też ja sama tak patrzę, właśnie tak jak powiedziałaś, że wow, jeżeli komuś się udało, to też mi się może udać. I wiesz, to czego czasami osobom brakuje w tym spostrzeżeniu, to takim, że okej, to co ja muszę uzupełnić, jaką wiedzę, jakie może umiejętności, może inne podejście muszę mieć, żeby no, stać się tą osobą, która faktycznie może mieć biznes, wiesz, 107 milionów złotych, bo mówmy się, że to samo się nie wydarzyło, ty musiałaś to wytworzyć, czyli zmienić się, dodać swoje umiejętności, nowe kompetencje, wiesz, stać się tak naprawdę inną osobą, która jest w stanie, była w stanie takie coś wygenerować, więc stąd też chociażby ta konferencja, żeby dodać osobom, które są na początku, informacji, wiedzy, inspiracji, co mogą zrobić, aby na tą ścieżkę właśnie wejść. Ty w swoich postach, bo dzisiaj mówimy dużo o marce osobistej, o tym, wiesz, jak na marce osobistej zbudować biznes ekspercki, czy w ogóle, wiesz, dostarczać wartość. Ty w jednym ze swoich postów podzieliłaś się taką informacją, że są trzy główne elementy właśnie budowania dobrych zasięgów na Instagramie i wymieniłaś takie: klarowna nisza, zaangażowanie i wartościowa treść. Ja wiem, że też podajesz w innych postach inne i pozostałe, natomiast z racji tego, że tutaj wiadomo, mamy czas określony, chciałabym, żebyśmy się skupiły na tych trzech elementach. Więc zacznijmy może.
jest Twoja myśl, jaki jest Twój przepis na to, żeby dobrze określić swoją niszę? I może nawet, co to jest ta nisza, bo może ktoś słucha i mówi, nisza, o co chodzi? Więc co to jest nisza i jak ją dobrze określić? Ja w ogóle się śmieję, że zanim zaczęłam mówić o tej niszy na Instagramie, to chyba o tej niszy nikt nie słyszał, bo dużo osób po prostu nie wie i nawet nie słyszało takiego słowa, więc ja tak do znudzenia cały czas o tym mówię. Nisza to jest taki obszar, w którym my działamy albo chcemy działać, w którym się rozwijamy, w czym się pasjonujemy i w czym jesteśmy bardzo dobrzy i w czym inni myślą. Jak nas odbierają, że jesteśmy bardzo dobrzy. Wracając do tego, co mówiłaś, te trzy filary, one są najważniejsze. Jakby są też inne rzeczy, które są ważne, ale nisza, zaangażowanie i te wartościowe treści i kolejność jest przypadkowa, tak naprawdę. To jest to, co jest najważniejsze i to jest to, czego ludzie w tej chwili szukają i będą szukać. Już te wartości, wartościowe treści, one wygrywają z próżnością, czyli z tym, że pokazujemy nagie ciało, pokazujemy dobre jedzenie, czy pokazujemy piękne podróże. Coraz więcej osób szuka po prostu wartości na Instagramie. I teraz, jeżeli my myślimy o tym, że chcemy robić coś swojego, jesteśmy na etacie, chcemy zmienić życie, iść na swoje, albo jesteśmy na etacie i chcemy robić coś ekstra, prawda? Coś nawet dla siebie, albo mieć jakąś wiedzę i po prostu mieć to poczucie, że chce się tą wiedzą podzielić. Jak znaleźć niszę? Bardzo prosty sposób. Naprawdę, ja jestem fanką notowania wszystkiego, taka trochę old school i to nie mówię o notatniku w telefonie, chociaż też skorzystam, ale weź karteczkę, weź notes, odpowiedz sobie na kilka pytań. Pierwsze, już wcześniej wspomniane, w czym masz największe doświadczenie? Jakby z czego masz taką największą wiedzę? I zapisuj na kartce. Drugie pytanie. Moja pasja, mój biznes, czyli co jest Twoją pasją, co kochasz robić? Czy jest coś takiego, co możesz robić przez 16 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu? Bo pamiętaj, to będziesz robić tyle, prawda? Więc jeżeli nie będziesz robić czegoś z pasją, no to będzie bardzo ciężko. Czyli czy masz jakąś pasję, czy jest coś, co naprawdę kochasz robić. I to wiesz, to może być gotowanie, to może być sprzątanie, to może być jazda na łyżwach, to może być pieczenie, diety, czy tak jak w moim przypadku, budowanie marki osobistej z pomocą social mediów. Najważniejsze, żeby spisać to, co lubisz najbardziej robić. Więc już masz dwie rzeczy. Trzecia rzecz, taka bardzo ważna, no jednak ja. Też, jak mówię, old school, ja nie wyobrażam sobie budowania marki osobistej bez dobrze, prężnie działającej strony internetowej. Dużo osób mnie pyta, no ale co pani myśli o takich sklepikach na Facebooku czy na Instagramie? No nie, absolutnie nie. Nie ma taki sklepik dla mnie wiarygodności. To absolutnie nie będzie coś, co się wybije. Nie ma opcji. Chcesz być takim malutkim sprzedającym? Próbuj, ale to i tak nie wyjdzie, bo już mamy inne realia i to nie wystarczy w tej chwili. Więc co? No załóż stronę internetową. To jest trzecia rzecz. Czwarta rzecz, no o tym mówimy cały czas. Social media. Wielokrotnie ludzie się mnie pytają, dlaczego pani wyszła z Allegro. No, Allegro dla nas już przestało sprzedawać i jeżeli bym zaczynała teraz, kiedyś zaczynałam od Allegro, to teraz bym zawsze zaczęła od social mediów. Zastanowiłabym się, do kogo kieruję komunikaty i pod tą społeczność wybrałabym odpowiednie social media, czy Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook czy TikTok. Także social media i kolejna rzecz, taka jakby trochę połączona ze sobą, to jest konkurencja i benchmarki. Czyli jeżeli masz już, wiesz, co lubisz robić, wiesz, co umiesz, potrafisz robić, jeżeli wiesz, że twoi znajomi zawsze do ciebie dzwonią i pytają, ty, jak zrobisz te ciasteczka, prawda? No to pewnie i ty kochasz to robić, wiesz, jak to robić i robiłaś to długo i lubisz się też tego uczyć, więc wiadomo, to jest twoja nisza, ale teraz zobacz, jak to jest w internecie
z kim będziesz walczyć? Walczyć, tak, wiesz. Tak. No bo to jest mega ważne. Teraz już naprawdę, już chyba jest wszystko. Musisz być bardzo dobra w tym, co chcesz robić, no żeby wygrać z tą konkurencją. Także przeglądnij bardzo dobrze, kto jest twoją konkurencją. Jeżeli myślisz, że otworzysz sklep na Słowacji, popatrz, kto jest na Słowacji. Jeżeli myślisz, że w Polsce, to w Polsce i tak dalej. Także konkurencja i mega ważne jest dla mnie znalezienie benchmarków. Jakbyś zapytała u mnie w firmie, każdy powie, że najczęściej słowo, które wypowiadam, jest inspiracja. Kim się inspirujesz? Kto to robi bardzo dobrze? Kogo obserwujesz w tej swojej niszy? Kto jest naprawdę świetny w tym, wiesz, w tym, co robi? I wszystko spisuj na kartce, a potem tylko usiądź, przeczytaj i będziesz wiedziała, co jest twoją niszą. Cudownie. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. To jest takie zadanie domowe trochę do zrobienia tutaj dla naszych uczestniczek. I świetnie, że wymieniłaś te wszystkie punkty, bo to jest tak ważne, żeby wziąć to wszystko pod uwagę. Wiesz, część osób mówi tak, a konkurencja nie istnieje, nie mam konkurencji i ja robię po prostu swoje. I z jednej strony ja sobie myślę, że bardzo ważne jest, żeby mieć swój cel, iść w swoim kierunku i po prostu, wiesz, dążyć do swojego celu, ale nie możemy ignorować, że wchodzimy jednak do jakiegoś środowiska, które jeżeli już ma inne firmy, osoby, które działają w tym temacie, to my możemy sobie nie nazywać ich konkurencją. Tak samo jak kiedyś był taki trend, nie mówimy o problemach. Problem nie istnieje, są tylko wyzwania. Tak czy siak, one są, tak? Więc musimy się nauczyć je rozwiązywać. Tak samo tutaj, wchodzimy do środowiska, więc świetnie, że o tym powiedziałaś. Musimy mieć zrozumienie, co widzą nasi klienci, no bo będą wybierali oni czy my. Więc po prostu super. Część osób narzeka albo troszeczkę marudzi i mówi, że się nie da. Wzbudzić zaangażowania na Instagramie, że zaangażowanie jest bardzo trudne do, wiesz, wytworzenia, więc jakby obserwują pod swoimi postami bardzo mało lajków, komentarzy, no, informacji od strony swoich obserwujących. Dajmy na to, że takie konto ma 5000 obserwujących, czyli już trochę gdzieś tam uzbierało, ale nie ma tego zaangażowania. Ty mówisz, że zaangażowanie jest jednym z fundamentów, więc jest mega istotne. W związku z tym, jakbyś mogła powiedzieć, jakie masz sposoby, może jakiś tip właśnie na budowanie tego zaangażowania? Wiesz co, no tak jak przedtem powiedziałam, nisza, zaangażowanie, wartościowe treści, wszystko jest bardzo ważne, i nawet no trudno powiedzieć, co jest ważniejsze, to wszystko razem musi działać. Praktycznie tak jak każdy, pewnie kto ma większe konto na Instagramie, ma jakieś sposoby na to, żeby wzbudzać to zaangażowanie wśród swoich obserwujących. Ja mam, wiadomo, parę trików i to, co mogę w tej chwili powiedzieć, co jest absolutnie kluczowe, musisz odpowiadać na wszystkie komentarze, musisz odpowiadać na wszystkie szufladki, i te główne, i te ogólne, i nawet te takie, przydałoby się przeglądać, spamowe. No co jest tutaj ważne, żebyście spróbowały sobie wyobrazić, że przenosisz się w jakiejś kapsule czasu o 20 lat do tyłu, jak nie było tych social mediów, ale miałaś znajomych. Miałaś, wchodziłaś do klubu, no i w jakiś sposób stawałeś się częścią tej społeczności w klubie, w szkole, na uczelni, w pracy i tak dalej. I no jak sobie wtedy radziłaś? No są osoby, które się wstydzą i siedzą w kąciku, popijają sobie wodę i tak im pewnie zleci całe życie. Są osoby, które są showmenkami, showmenami, i są zawsze w centrum towarzystwa i podchodzą po prostu i mówią: cześć, jestem Dominika, co u ciebie? Słuchajcie, ja akurat należałam do takich osób, miałam ogrom znajomych, byłam, zawsze mówię w wywiadach, że byłam taką party girl. 6 dni w tygodniu imprezowałam, nie mam problemu z rozmawianiem z ludźmi, z poznawaniem i z zaczepianiem. Tak, kolokwialnie rzecz biorąc. I teraz jak wracasz tą kapsułą czasu z powrotem tutaj, no to tak, my siedzimy ciągle na social mediach, prawda? Ale to zaangażowanie musisz dokładnie w taki sam sposób wzbudzać, jak wzbudzałaś, jak to robiono 20 lat temu. Musisz rozmawiać, musisz poznawać ludzi, musisz zaczepiać.
czyli dobrze by było samemu też pisać komentarze, inaczej nie da rady, obserwować innych relacje, pisać szufladki i po prostu to, jeżeli tego nie zrobisz, to jeżeli nie zasiejesz, to nie pozbierasz. I to jest podstawa tak naprawdę. W ogóle możesz sobie powiedzieć, że wiesz, że rano wstajesz i godzinę musisz poświęcić na zaangażowanie. Ja rozumiem, każdy ma swoje obowiązki, pewnie dzieci, może męża, może chłopaka, może szkołę, może pracę, ale słuchajcie, no jeżeli ja mogę, a ja mam naprawdę ogrom obowiązków, jeżeli ja mogę, to wy też możecie. Wstańcie godzinę wcześniej, zróbcie tą kawę i lecimy. Komentarze, szufladki, komentujemy, obserwujemy relacje, piszemy maile, ale co jest ważne, i to jest moja też prośba, i ważne, żeby tu był taki przekaz. Bądźmy mili, zacznijmy ten dzień od tego, że jeżeli dodamy 10 komentarzy, to niech to zawsze będzie pozytywny przekaz. Powiedz, fajnie wyglądasz, super rolka, ale wartościowe treści, podoba mi się, wrócę. Dziękuję, że jesteś. Nas to nic nie kosztuje. My się będziemy czuć lepiej. Ja uważam, że dobro wraca, więc ty zostawisz 10 dobrych komentarzy, tobie pewnie też 10 ktoś zostawi. A zobacz, jak ta druga osoba się poczuje. Myślę, jejku, pani prezes Dizzy napisała, że super wyglądam. To ja jej też muszę coś napisać. I to naprawdę tak działa. Znaczy, nie dzieje się z dnia na dzień, wiadomo, ale ja mam naprawdę ogrom tych komentarzy pod postami. 100, 200, czasami 500. No i teraz, co jest ważne? Taki mój trik. Masz tylko 15 minut na to, żeby odpowiedzieć na komentarz. Tylko w takim czasie Instagrama, ten algorytm, liczy ci to tak zwane punkty. Jak stanie się to później, to tak jakby tego komentarza nie było. Także bardzo uważaj, kiedy dodajesz posty, bo ja nie lubię takiego czegoś i bardzo często mówię post and ghost, czyli publikujesz i uciekasz, nie wiem, idziesz do pracy i tak dalej. Tego nie rób nigdy, bo lepiej nie zrobić w ogóle posta, niż zrobić posta i zniknąć. Czyli znowu, dodajesz posta i zaczynasz zaangażowanie. I to jest absolutnie podstawa. Jak będziesz czekać, że ktoś ci doda komentarz, to on się nie wydarzy. Po prostu, no Super. nie ma takiej opcji. Nie czekaj, zacznij sama, bądź tą osobą, która 20 lat temu weszła do klubu i powiedziała, cześć, jestem. Tak jest. No cudowna rada i też świetny tip, że to jest takie okienko, bo faktycznie tak czasami nawet ja działam, tutaj się przyznam, żeby nie było, że tutaj Magdalena taka już, nie, kochani, ja też tak czasami robię, ale już to To się nie skończyło. wolno. Od kolejnego posta, po to tutaj jesteśmy, ja też się uczę, więc słuchajcie, pod kolejnym postem ja absolutnie właśnie będę, bo czasami tak jest, ja odpowiadam na komentarze, wrzucę na przykład rano, wchodzę po południu, a tam już jest 8 godzin później. Nie, Magda, nigdy tego nie rób. Nie wolno. No, Bo zobacz, super, ktoś dziękuję. doda ci komentarz i sobie myśli, jaka ona jest niekulturalna. Ja jej coś pewnego napisałam, a ona mnie zlała, że tak powiem. Przepraszam, Tak, ale tak mi się przy. ale Prawda? taka prawda, no tak Podchodzisz odbieramy. do klubu, jakiś super chłopak podchodzi, funduje ci drinka, a ty drugą stronę. Gdzie to tak się Dokładnie. nie robi? Albo koleżanka myśli wtedy, a co ona jakaś taka dziwna, to już my się nie znamy, co tam, No bo to nos za dokładnie. wysoko. To są, Magda, te absolutnie te same mechanizmy. Świetnie, super to, że Bo to wyobraź powiedziałaś. sobie, ktoś do mnie pisze, mówi, pani Dominiko, proszę mi pomóc, mam taki problem, a ja nagle się dzień nie odzywam. No to tak jak ty dzwonisz do koleżanki, mówisz, słuchaj, mam taki problem, wiesz, co się wydarzyło, a ta ci odkłada słuchawkę. No tak. No właśnie, jak jeżeli chcemy zbudować te bliskie relacje, gdzie później wiemy, że trochę na tą społeczność możemy liczyć w momencie, kiedy my coś mamy, czy nie wiem, trzeba stanąć za tym, czy no cokolwiek, tak? Czy nawet mamy jakąś fajną promocję, czy cokolwiek, to że oni tam po prostu są i też pani powiedziałaś o tej regule wzajemności. I akurat też często ją tłumaczę i ją tak przywołuję, bo to zresztą polecamy tutaj książkę Roberta Cialdiniego, bo to właśnie on też o tym, o tej regule wzajemności mówił i tłumaczył, że my dajemy to dobro, to ono gdzieś tam po prostu do nas wróci, bo to są po prostu reguły działania tego wszechświata. Tak jak Także. mówiłam, wiesz, siejesz, a potem zbierasz, a nie odwrotnie. Dokładnie.
A wiele osób jednak myśli, to ja poczekam i pozbieram. No ale jak nie zasiałeś, to nie ma co. To wiesz, to jest tak samo, jak ja mówię tutaj, tłumaczę tym moim ludziom, jak przychodzą po podwyżkę, nie? Przychodzą i ja mówię, no dobra, ale co zrobiłaś takiego? No nie, ja zrobię. No to tak, rany boskie, nie działa. Zrób, zostań dłużej, zrób projekt, bądź tą prawą ręką szefowej. Nie mówię tylko mnie ogólnie, prawda? Tak. Najpierw daj coś z siebie. A później. Potem licz na to, że to wróci, bo to wraca zawsze. Wiesz, to. Tak. Ja też czytam dużo książek i każdy to samo mówi. Daj, dawaj. Nie licz na to, że to wróci, ale to i tak wróci. Dokładnie. Tworzenie treści. Jakbyś mogła powiedzieć kilka słów odnośnie tego, w jaki sposób ty podchodzisz do tworzenia treści i z racji tego, że działasz na różnych platformach, może też byś dała taką informację, jak podchodzisz do tego, że tworzysz jednak różne treści na te różne platformy, czyli jakby trochę podpunkt pierwszy pytania, jak w ogóle znaleźć tematy na ciekawe treści, a podpunkt drugi, czy możemy wrzucać to samo na różne platformy, czy jednak musimy ten content różnicować? Wiesz co, no to też zacznę, odpowiem na pierwsze pytanie, jak tworzyć treści, wiesz, jakie to jest podchwytliwe, bo dużo osób pisze, no nie wiem o czym pisać, chciałabym coś napisać, ale nie wiem o czym pisać. I tu wchodzi to zaangażowanie. Wyobraź sobie, że masz post, pod którym masz 500 komentarzy i ludzie cię o coś pytają. Dzisiaj przeglądałam sobie moje archiwalne posty i ja lubię dać takie, wiesz, okienko w stylu Twittera i pytam, czego ode mnie chcecie, w czym mam wam pomóc. Słuchaj, to jest takie nieocenione źródło wiedzy, bo ja sobie tylko robię zrzuty ekranu, wrzucam do Excela, o co mnie ludzie pytają i mam świetny materiał na post. Im więcej osób pyta mnie o to samo, to tym bardziej wiem, że to zaangażowanie, że właśnie tego te osoby potrzebują. Także pierwsza rzecz, skąd biorę? No biorę z komentarzy pod postami, potem z szufladek. O to, co mnie ludzie pytają, to o tym. Ja nawet często, mam nadzieję, że są tutaj te osoby, które mnie obserwują, to też pewnie potwierdzą. Ktoś mnie o coś pyta, ja powiem, a ja odpisuję, ok, muszę się przygotować, odpowiem w relacji tam po weekendzie. I faktycznie staram się tak robić, czasami relacje, czasami nawet dodaję post w tym temacie. To jest jedna rzecz. Drugim takim, no, mamy tak komentarze, mamy szufladki. Trzecią rzeczą, którą polecam robić, bo jest to, kocha to algorytm Instagrama, ja też kocham. Czasami nawet zarzucają mi, że robię to za często, ale bardzo często używam naklejek angażujących i robię ankiety i zadaję pytania. I robię te Q&A. Czego byście chcieli się ode mnie dowiedzieć? O czym wam opowiedzieć? Bardzo polecam tworzyć takie naprawdę proste pytania. Po prostu, pomóż mi, co mam, o czym wam mam opowiedzieć? W czym mogę ci pomóc? I to bardzo trafia do tej osoby po drugiej stronie, bo to jest proste pytanie, ktoś mówi, no może jak mi ktoś pomoże, to ja od razu zapytam. Jest dużo osób, które się wstydzi, wiesz, w komentarzu coś napisać, ale piszą do szufladki, a już często piszą odpowiedź na to pytanie na Q&A, wydaje mi się, że może mają poczucie, że są bardziej anonimowi. I wtedy ja sobie robię zrzuty ekranu. I wiesz, ja mam ogrom takich inspiracji. Nawet ostatnio zapytałam wprost, że chcę zacząć pisać już o czymś więcej niż tylko o algorytmach Instagrama, co chcecie wiedzieć. No i faktycznie to już były takie naprawdę poważne pytania, jak pozyskać inwestora, jak finansowanie, jak napisać strategię i tak dalej. Trzeba wiedzieć, że ja faktycznie z tymi latami, jak mówię o sobie już właściwie o babcia e-commerce, ja mam ogromną wiedzę, chętnie się nią podzielę. No jak ktoś chce wiedzieć, jak pozyskać inwestora, no to naprawdę nie jest trudne na koniec. Trudno jest wybrać tego najlepszego, ale pozyskać chyba nie jest trudne. Tak samo z finansowaniem. Wydaje mi się, że najważniejsza jest strategia, jak ją masz dobrze zrobioną, to te finanse się też znajdą. Więc wracając do twojego pytania pierwszego, właściwie wszystko mam z Instagrama, te pomysły, bo to najważniejsze jest, wiesz, żeby wiedzieć, czego ludzie od ciebie oczekują i żeby im to dać. Czyli pytaj, 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 pytaj i potem odpowiadaj na te pytania. To jest bardzo ważne i tak działa, to działa na social mediach. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie, a potem na drugie, czy te same treści. Tak i nie.
Ja bym powiedziała, że treści mogą być te same, ale zupełnie inaczej napisane. Czyli jakby tematyka, tak jak powiedziałam, szukanie inwestora. Oczywiście super temat pod LinkedIna, ale też pod Instagram, tylko zupełnie inaczej przedstawione. Tutaj krótko, tutaj bardzo z jednej strony na jednym medium bardzo merytorycznie, szczegółowo, na drugim to jednak krótko, w podpunktach, jako taka zajawka może tematu, chcesz wiedzieć więcej, idź na LinkedIna, bo to już taki jest level hard tematów. Także mogą być podobne treści, ale zupełnie inaczej podane. Świetnie, to bardzo dobra też rada i też Ci za to dziękuję, bo osoby, które zaczynają, to tak od razu chciałyby być właśnie wszędzie, ale wiadomo, że tak może od razu się nie da, więc chociażby wymyślenie tego tematu, opracowanie odpowiedzi, to później przebranie tego inaczej, trochę opakowanie tego inaczej na pewno jest prostsze, aniżeli wymyślenie zupełnie innej tematyki na to drugie medium. Super. Chciałam siebie teraz zapytać o trochę taki inny obszar, dlatego że byłaś na okładce Forbesa, wielkie gratulacje. I takie moje pytanie, jak ty się czułaś, kiedy to się po prostu wydarzyło? Co to dla ciebie oznaczało? Wiesz co, było to już 2 lata temu, więc tych pytań, jak się czułam, było sporo. I odpowiadam zawsze tak samo. Nie jestem w stanie tego opisać. Już nawet teraz, jak mówię, gdzieś tutaj mi głos grzęźnie w gardle, bo jestem gaduła, jestem też emocjonalną gadułą, ale ja do samego końca w to nie wierzyłam, przyznam szczerze. Byłam zaproszona na wywiad do Forbesa. Miał trwać godzinę. I miałam krótko opowiedzieć swoją historię. Wywiad trwał finalnie 4 godziny i zakończył się okładką. I nie wyobrażasz sobie, jakim wielkim przeżyciem było dla mnie samo to, że daję wywiad dla Forbesa. Każdy ma jakieś cele. Jeżeli nie ma, to błąd powinien mieć i biznesowe, i takie, wiesz, życiowe. Ja chciałam być kiedyś na okładce, po prostu. W ogóle. Forbes to takie spełnienie marzeń. Pamiętam lata temu widziałam ofrę na okładce. Taka piosenka była też amerykańska, I Wanna Be a Billionaire, i tam w treści było, że być na okładce Forbesa koło ofry. I nagle dostaję telefon, że będę na okładce. Pamiętam, że jechałam autem i to jest nie do opisania. Naprawdę z jednej strony nie wierzyłam, że to się może wydarzyć. Ja w ogóle nikomu o tym nie powiedziałam, bo głupio mi by było, jakby to się nie wydarzyło, ale już wiedziałam, że jest ten dzień zero, pojechałam do Empiku i oszalałam. Po prostu kupiłam wszystko, co tylko było. Już w ogóle, wiesz, zaczęli od rana ludzie do mnie pisać, że już to widzieli. Niesamowite poczucie spełnienia, ogromnego sukcesu. Coś niewyobrażalnego. Na pewno przełom w ogóle w moim życiu prywatnym i zawodowym. I takie, wiesz, też jesteś kobietą. Nam kobietom nie jest łatwo w biznesie. Mi nigdy nie było. Na pewno miałam takie momenty, że czułam się taka niedowartościowana. Teraz już tak nie jest, ale tak było. I myślę sobie, kurde, jeżeli ktoś mnie dał na okładkę Forbesa, to znaczy, że chyba coś dobrze zrobiłam, coś mi wyszło. I w skrócie, nie da rady tego opisać jednym słowem. To było coś wspaniałego. Gratuluję Ci serdecznie. To jest olbrzymi sukces. I to jest taki, wiesz, to co powiedziałaś, że ktoś w tak renomowanej magazynie, prawda, decyduje, wow, dajemy Dominika Żak, będzie po prostu na okładce. To jest takie też niesamowite właśnie docenienie z zewnątrz. Tak jak powiedziałaś, zdecydowanie kobiety, my mamy takie i że gdzieś jeszcze to poczucie takiej wartości naszej, tej samooceny, to jest coś, co zdecydowanie wymaga takiego spojrzenia na to. No bo wiadomo, jak dorasta dziewczynka, czy ja pamiętam, jak ja dorastałam, to było co? Po prostu bądź grzeczna, zachowuj się, tak? Tutaj Albo ci nie wypada. nie wypada. No dziewczynka to musi tu i tam się nie wychylaj, prawda? Stań właśnie w tym kącie.
Zresztą to nawet widać proporcjonalnie, jakbyśmy wzięli, nie wiem, 50 ostatnich odcinków Forbesa, ile pokazuje się tam kobiet, a ile pokazuje się mężczyzn na okładce. Także tym większy jest to i sukces dla ciebie, i sukces dla wszystkich kobiet, bo to takie, wiesz, świecenie światłem po prostu, że każda, która może to dostrzec, ja to zawsze powtarzam, jeżeli możesz i dostrzegasz w kimś coś niezwykłego, to znaczy, że to ziarenko też jest w tobie, bo nie możesz dostrzec czegoś, czego po prostu nie masz w sobie. I to też jest właśnie takie inspirujące, także dlatego chciałam, wiedziałam, że na to odpowiadałaś, ale chciałam się o to tutaj, korzystając z tej okazji, że rozmawiamy, zapytać, bo to po prostu jest niezwykłe osiągnięcie i też takie uhonorowanie twojej dotychczasowej wtedy pracy. No a dzisiaj to już jesteś w ogóle o kolejne lata świetne dalej, także super. Gdybyś dzisiaj miała zacząć swój biznes, a wiesz, od zera. I dzisiaj jesteśmy tą kapsułą właśnie 2022. Świat wygląda tak, jak wygląda. Zaczynasz dzisiaj biznes. Jak byś go zaczęła? Jakie są jakieś, dajmy na to, wiesz, dwa główne założenia, czy dwa główne działania, które byś wykonała? Wiesz co, Magda, chyba nie powiem nic odkrywczego tutaj, bo ja jestem święcie przekonana, że to jest do ogarnięcia. Bardzo ciężką pracą, nawet nasuwa mi się takie tutaj przekleństwo, ale nie będę na linii, wiesz, tutaj tyle osób nas ogląda i nie będę tego mówić, ale po prostu musisz bardzo ciężko, wiesz co, pracować. Tak. Musisz mieć bardzo dobrze przygotowaną strategię. Musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz. Tak jak mówiłam, to trochę jest tak jak z tą niszą. Musisz mieć tą niszę, musisz wiedzieć, że masz coś do przekazania tym ludziom, którym, no wiadomo, bo tworzysz biznes, żeby coś sprzedawać, prawda? No nie z innych powodów. To musi już być coś więcej niż było kiedyś. Wiadomo, że jest z jednej strony ciężej, z drugiej strony łatwiej, bo bardzo szybko można się nauczyć wielu rzeczy. Ale tak jakbym miała zaczynać teraz, to powiem wprost, że nie zaczynałabym od butów. Dlaczego? Bo ogromna konkurencja. Tu może nie wszyscy wiedzą, ale w 2018 roku szczęśliwie udało mi się część Dizzy sprzedać i znaleźć inwestora. No jest to CCC, czyli no wielki tankowiec tutaj na Morzu Polskim i nie chciałabym być kimś takim młodym, no, nowym w tym środowisku, które się musi walczyć z CCC, bo to jest walka z Goliatem. Dlatego, tak jak rozmawialiśmy na początku, naprawdę bardzo dobrze przyjrzyj się swojej konkurencji. Jak zaczynasz, zrób to zadanie, o którym mówiłam na początku. Pamiętasz, rozmawiałyśmy, nisza, konkurencja, benchmarki, strona internetowa i taki social media i ten taki bardzo porządny research. Jakbym miała zacząć od jednej rzeczy, zrobiłabym od wielu dni, tygodni, miesięcy researchu, żeby dojść do tej jednej rzeczy, że to jest akurat ta i że po prostu konkurencja mnie nie zabije. Super. To jest to właśnie w branży tutaj fashion, tak? W branży modowej to faktycznie mamy gigantów. Jeżeli się przypatrzymy, wiesz, na przykład pójdziemy do branży takiej eksperckiej, tak? Czyli mamy osoby, które uczą e-commerce, mamy osoby, które uczą, jak robić markę osobistą, każdy ma swoje inne podejście. Czy również właśnie przy wyborze tej niszy w branży eksperckiej, czy tu rozumiem, że tutaj również rekomenduję, żeby ten research zrobić, wziąć to pod uwagę, wyciągnąć z tego wnioski i zrobić tak, że jeżeli pomimo tego, że nie wiem, jest 10 innych ekspertów w branży uczącej, czy w niszy, która uczy, dajmy na to, jak sprzedawać, czy jak wychowywać dzieci, wiesz, jak parentingowa branża, też bardzo, bardzo dużo jest różnych ekspertów, to tak czy inaczej, tutaj na bazie tego researchu możemy wyciągnąć jakieś wnioski, na przykład jak trochę znaleźć taki zygzak, żeby to gdzieś, wiesz, między innymi jednak zaistnieć. Z jednej strony tak,
To po prostu ten, wiesz, te zasady, one dotyczą wszystkiego, że musisz zrobić ten research, musisz znaleźć konkurencję i tak dalej, ale w tej branży eksperckiej chyba jest jednak łatwiej, bo no warto tutaj powiedzieć, że ja zalecam, żeby uczyć się cały czas. Człowiek powinien uczyć się całe życie. Ja się cały czas uczę. Mam swoich mentorów, mam coachów biznesu i mam ich za granicą. I jestem fascynatką trendów, szczególnie tych, które są w Stanach, i tam widać wprost, eksperci trzymają się razem. To jest coś, co zauważyłam trochę w Polsce, że tego mi brakuje, chociaż dzisiaj nawet na dzisiejszym spotkaniu mam dziewczyny, z którymi jestem w kontakcie i podziwiam to, co one robią, ale w Stanach to jest na ogromną skalę. Eksperci po prostu trzymają się razem. I to jest niesamowite, że wiadomo, że po części są jakąś tam swoją konkurencją, ale mają miejsce, mają swojego odbiorcę, a im ich jest więcej, to tym więcej fajnych rzeczy mogą zrobić. Zobacz tutaj, 9 kobiet na zdjęciach, ile możemy zrobić razem wspólnie, a ile by mogła zrobić jedna z nas. No wiadomo, Ewa nas bije wszystkie na głowę, no bo to już jest królowa ikona, ale zawsze będzie lepiej, jak będziemy w kupie, o. Razem. Nie, razem. I faktycznie ja ten trend obserwuję za granicą i mam nadzieję, że on do nas też dojdzie i że w takim gronie, może nawet większym, będziemy się spotykać razem i będziemy robić razem fajne rzeczy i tą naszą wiedzę kumulować. Im więcej damy, tym więcej dostaniemy. Także też taka uwaga ode mnie. Nie traktujmy się jak konkurencję, tylko pracujmy razem, bo razem możemy naprawdę dużo zdziałać. Tak jak mówiłaś o tych kobietach. Miałam takie spotkanie w tamtym tygodniu, było 14 osób. Ja byłam jedyną kobietą. Było 13 facetów. I tak sobie myślę, Boże, ja przez te wszystkie lata ja się do tego przyzwyczaiłam. Ja Że to nic taki nie zrobiłam standard. inaczej, ale ja już mam dość i to się musi zmienić. I my musimy uczyć te kobiety, żeby one nie stały w tym kąciku, w tym klubie, żeby one się odważyły powiedzieć, teraz jest czas na mnie. Także świetnie, że są takie spotkania jak to dzisiejsze, Super. bo obserwuje nas mnóstwo osób i mam nadzieję, że trafimy z tym przekazem, że tak jak ja miałam 3000 zł od mamy. A zobacz, gdzie jestem teraz. Tak jest. Każdy ma szansę i jeżeli ma tą szansę, to musi wykorzystać. A jeżeli ma środowisko, które nie wspiera, to my jesteśmy od tego. My mamy obywatelski obowiązek, żeby tym ludziom pomagać, bo mnie w swoim życiu taka ilość osób pomogła bezinteresownie, że ja to muszę teraz oddać. Cudownie. Też wspaniale o tym mówisz, właśnie jak ważne jest wspieranie siebie. Patrzenie z takiej perspektywy dostatku, że jest wystarczająco dużo klientów, potencjalnych klientów, ludzi w Polsce czy na całym świecie, naprawdę nikomu nie zabraknie. I jeżeli tutaj jeden drugiemu będzie pomagał i będziemy się wspierać, to absolutnie, to tylko każdy na tym skorzysta. Bo umówmy się, tak czy inaczej, jeżeli działamy w jakiejś podobnej branży, to ci klienci, oni się tutaj i tak nas znajdują, wymieszają i oni są. Tyle teraz pytanie, czy, co zrobimy razem, tak? Co zrobimy razem i jak możemy im razem pomóc? A że jesteśmy przy tym właśnie temacie trochę takiej edukacji, to chciałabym się ciebie zapytać o twoje plany, czyli czy planujesz stworzenie jakichś swoich produktów cyfrowych? Tak, Typu kursy. planuję nawet jest to w trakcie bardzo zaawansowane, strona internetowa powstaje. E-book powstał, piszę książkę. Nie mogę więcej zdradzić, bo chciałabym, żeby to było tak bardziej przygotowane marketingowo, ale faktycznie planuję bardzo dużo działań takich związanych z tym, co robię z tą swoją marką osobistą, bazując na moich kompetencjach, na moim wieloletnim doświadczeniu i właśnie na tym, że ja chcę odpowiedzieć na te
na to zapotrzebowanie ogromnej ilości osób, która do mnie pisze. Ja dziennie potrafię dostać 500 wiadomości i staram się na to wszystko odpowiedzieć. I wiem, jak ogrom kobiet, bo głównie mnie kobiety obserwują, ale nie tylko, chciałoby coś zmienić w życiu i po prostu dosłownie nie wiedzą, jak zacząć. Nie mają może odwagi, nie może nie mają wiedzy, a czasami, Magda, potrzebna jest tylko taka malutka iskierka. I ja mam nadzieję, że ja będę tą iskierką i faktycznie przygotowuję bardzo dużo takich moich działań cyfrowych, ale niedługo więcej szczegółów. No, może Bardzo kiedyś się da się cieszę. o tym porozmawiać, ale teraz nie chciałabym zdradzać za wiele. Cieszymy się, ja bardzo się cieszę, kibicuję i co najważniejsze teraz już, no właśnie, wiemy, że tutaj można jeszcze czegoś więcej się po tobie spodziewać w najbliższym czasie, a wiadomo, na Instagramie czy w ogóle w mediach społecznościowych jesteśmy w stanie przekazać, wiesz, no w podpunktach i oczywiście osoba, która jest inteligentna, sprytna, połączy to, wykorzysta i osiągnie i rezultat, i inspiracje. Natomiast mogąc skorzystać tak bardziej kompleksowo, no wiadomo, będzie to jeszcze większy impact i jeszcze większe rezultaty. Także super. Na samo zakończenie naszego tutaj rozmowy chciałabym się Ciebie zapytać taką finalną radę dla naszych widzek konferencji Moja Pasja, Mój Biznes. Może to być coś, co już dzisiaj powiedziałaś, o czym rozmawiałyśmy, a może to być coś zupełnie innego. Z czym nas tutaj zostawiasz? Jaka jest Twoja finalna rada? No to powiem chyba coś nowego, czego nie mówiłam do tej pory i chyba w ogóle nie mówiłam tego jeszcze w żadnym wywiadzie. Tak jak powiedziałam, w 2018 roku sprzedałam udziały do CCC. Była to tak zwana szybka piłka, propozycja, odpowiedź. Miałam 24 godziny na podjęcie decyzji. I jedną z pierwszych takich sentencji, jakie usłyszałam od pana prezesa Dariusza Miłka, czyli właściciela CCC, to powiedział mi coś takiego bardzo mądrego i wiele razy o tym myślałam i wielu osobom to mówiłam i chciałabym dzisiaj powiedzieć Wam, co jest takie bardzo ważne i nie zapominajcie o tym. Musicie zadbać o siebie, żeby zadbać o swoją firmę. Jeżeli nie potraficie zadbać o siebie, nie zadbacie o swoją firmę. To jest naprawdę kwintesencja tego wszystkiego, żeby jednak nie iść za daleko w tym wszystkim, żeby jednak zawsze znaleźć czas dla siebie, bo zobacz, my kobiety mamy trochę ciężej, nie? Musimy iść do tego fryzjera, musimy zrobić paznokcie, musimy zrobić rzęsy, musimy się pomalować i tak dalej, ubrać i tak dalej, i tak dalej. I ważne, żeby o tym nie zapominać, bo jak będziesz mieć tą pewność siebie, jak staniesz rano, popatrzysz się do lustra i powiesz sobie, jestem, nie można przeklinać, jestem mądra, można przeklinać. jestem zajebista. Po prostu patrzysz na siebie, myślisz, Jezus, ja jestem zajebista. To tak łatwo będzie innym w to uwierzyć, że ty jesteś zajebista. Po prostu musisz mieć poczucie tego, że taka jesteś, a wtedy inni ci uwierzą. I musisz zadbać o siebie, żebyś potrafiła zadbać o swoją firmę i o swoich ludzi. I teraz druga rzecz, którą tu bym chciała powiedzieć i czego ja długo nie wiedziałam i zawsze mówiłam, ja zrobię sama, bo wiem lepiej. Nie bądź taką Zosią Samosią, bo to wcale nie jest dobre. Mam wspaniałych ludzi, ja i mój team. To oni pomogli mi dojść do tych 107 milionów. To oni pomogli mi osiągnąć sukces. Oni pomogli mi, że ja wstaję rano i mówię do mi, jesteś zajebista, a teraz do pracy. I naprawdę taka kwintesencja tego wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu. Sukces jest ważny, swój biznes jest ważny, ale pamiętaj o sobie, miej czas dla siebie też, bo to jest bardzo ważne. Musisz być zdrowa, musisz dobrze wyglądać, dobrze się czuć w swoim ciele, a wtedy tą wizję siebie sprzedasz innym. Bo każdy taki fake i udawanie, to ludzie natychmiast będą wiedzieć, że udajesz. Także bądź sobą, znajdź czas na siebie, doceni ludzi wokół siebie i zbieraj pozytywnych ludzi dookoła.
Ja to się tu wzruszyłam, wiesz, jak mówiłaś o tych elementach, bo to jest tak niesamowicie ważne. Ja pamiętam, wiesz, ja swój biznes prowadzę 11 lat i zaczynałam od agencji marketingowej i później współpracowałam z Mateuszem Grzysiakiem, pomagałam jemu tworzyć jego pierwsze takie kampanie sprzedażowe jego produktów cyfrowych przez 1,5 roku. Później, wiesz, cały proces, książka i budowanie swojej marki osobistej. I ja pamiętam taki moment przełomowy właśnie z mojego biznesu, takiej agencji marketingowej, kiedy spałam, wiesz, po 4,5 godziny dziennie. Ja byłam wyczerpana, ja byłam po prostu chodzącym wrakiem. Jeszcze pół biedy, bo makijaż zrobiłam, wiesz, dobry, to ludzie o nim nie wiedzieli. Natomiast ja w środku, ja nie miałam wtedy nic do zaoferowania. Po prostu chodziłam z baterią na czerwono, albo tam już nic. I pewnego momentu, jak padłam, to myślę, nie, to musi się wszystko coś zmienić, bo tak nie można. I to jest takie niesamowicie ważne. I później pamiętam kolejny taki moment, jak właśnie pojawiła się na świecie moja córeczka. No to znowu wiadomo, mama, klapki na oczy, córeczka się pojawiła. I znowu odkrywanie tego, okej, okay, ale to gdzie ja znajdę czas na przykład na to, żeby pójść na siłownię? A kiedy ja znajdę czas, żeby pójść na przykład właśnie do kosmetyczki czy coś? To są takie małe rzeczy, ale one takie są ważne, żeby po prostu zadbać o siebie na wszystkich płaszczyznach. Psychicznym, takim mentalnym, fizycznym, emocjonalnym, po prostu cudownie. Także dziękuję Ci serdecznie za tą naszą rozmowę, za to, że swoimi słowami dałaś tak dużo nam i tu już podczas tej samej rozmowy, ale też w ogóle później, wiesz, do myślenia, co my możemy dalej z tego wszystkiego wziąć dla siebie. Także ja tutaj naprawdę Ci serdecznie dziękuję za Twój czas, za to, że się tym wszystkim z nami podzieliłaś. Ja dziękuję Madziu, dziękuję wszystkim, że mnie tak ciepło przyjęliście. Także pamiętajcie, jesteście zajebiste. Dokładnie, tego się trzymamy. A No. jeżeli, tak, a jeżeli jest tutaj ktoś, kto jeszcze Dominiki nie obserwuje, to moi drodzy, to jest konieczna konieczność. Tak. Więc tutaj oczywiście wszędzie Dominika Żak, po prostu jak wpiszemy, Tak, tak Dominika Żak bez polskich literek. Zapraszam na Instagramie, zapraszam na LinkedInie. Piszcie. Pamiętajcie, zaangażowanie jest bardzo ważne. Każdy komentarz na wagę złota i zawsze Wam powiem, że ślicznie wyglądacie. Do zobaczenia niedługo. Wszystkiego dobrego. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z niego wiele wartościowych wniosków. Więcej informacji i linki do powiązanych stron znajdziesz w opisie odcinka. Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby otrzymywać informacje o nowych filmach. Jestem też bardzo ciekawa Twoich wniosków. Napisz je w komentarzu poniżej tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.